Play for fun. Witam FPS-owiczów, z tej strony Dziadek Rybka. Na waszych ekranach dominacja z Moderna trójeczki, a dzisiaj mam dla was maba wbitego przy pomocy szturmu. Oprócz tego przygotowałem coś specjalnego. Mam nadzieję, że dzisiejszy komentarz w pełni was tutaj zaspokoi i będziecie naprawdę zadowoleni z tego, co usłyszeliście i to, jaką historię wam opowiedziałem. Mianowicie w dzisiejszym materiale chciałem zahaczyć o okres II wojny światowej. Opowiedzieć wam o dwóch osobach, które zostały ze sobą splątane właśnie wydarzeniami z okresu dnia wybuchu II wojny światowej. Co było inspiracją? Już wam opowiadam. Mianowicie kilka dni temu obejrzałem dosyć ciekawy materiał w telewizji polskiej, przygotowany przez Adama Sikorskiego, twórcę felietonów Było, nie minęło. Jeżeli do tej pory nie spotkaliście tego człowieka na waszych szklanych ekranach, pozostawiam wam link w opisie do serii właśnie jego materiału z cyklu Było, nie minęło. Pokrótce powiem wam tylko tyle, że pan Adam Sikorski zahacza o okresy wojny II światowej, a także o okresy powojenne, gdzie opowiada o tym, jak właśnie żołnierze wyklęci i żołnierze polskiego podziemia byli represjonowani i prześladowani po okresie II wojny światowej. Ale teraz może przejdę do tego, o tym, o czym chciałem wam opowiedzieć. Mianowicie chciałem wam opowiedzieć o pierwszej ofiarze II wojny światowej, czyli o oficjalnym człowieku, który jako pierwszy zginął podczas działań wojennych, podczas wybuchu II wojny światowej. Więc teraz przejdźmy właśnie do tego opowiadania, a was proszę o to, byście tutaj zamienili się w słuch. W zasadzie zacznę od tak zwanego zapomnianego żołnierza, czyli pierwszej polskiej ofiary II wojny światowej. Był nim mianowicie kapral Piotr Konieczka, który zginął w walce z Niemcami w Jeziorkach koło Piły. Mógł być w zasadzie pierwszym polskim żołnierzem zabitym podczas II wojny światowej. Poległ 1 września 1939 roku o godzinie 1:40, 3 godziny przed atakiem na Westerplatte. Konieczka samotnie bronił urzędu celnego w Jeziorkach na granicy państwowej. Ale zanim do tego doszło, muszę przenieść się na sam początek opowiadań o właśnie kapralu Piotrze Konieczce. Do tej pory w zasadzie niewiele wiedzieliśmy o tym człowieku. Nawet mieszkańcy okolicznych miejscowości zbyt wiele o nim nie wiedzieli. Według ustaleń historyków wiosną 1939 roku rolnik Piotr Konieczka został powołany do plutonu granicznego. 31 sierpnia pełnił służbę na posterunku granicznym w Jeziorkach. No i tutaj zaczyna się ta cała felerna historia, która wiąże w sobie dwóch ludzi. Zaraz o tym wam opowiem. Mianowicie, tak jak wam wspomniałem, 1 września po godzinie 1 w nocy placówka została zaatakowana przez niemiecką grupę dywersyjną. Po krótkiej walce obrońcy postanowili się wycofać, jednak na posterunku pozostał Konieczko, który obsługiwał karabin maszynowy. W trakcie jakiejś tam wymiany ognia Konieczka został ciężko ranny, ale nadal starał się bronić. Rannego Konieczkę Niemcy zabili kolbami. No i w tym momencie zaczyna się tutaj druga historia, która, można powiedzieć, w zasadzie tak samo się kiepsko kończy dla głównego bohatera. Mianowicie musimy teraz przenieść się troszeczkę w inne miejsce w Polsce i tutaj wam teraz poopowiadam. Kolejną osobą jest Franciszek Honiok, pierwsza ofiara II wojny światowej. W zasadzie tutaj wszyscy historycy mówią, że jest to 99% pewności, że właśnie Franciszek Honiok stał się pierwszą oficjalną ofiarą II wojny światowej. Dlaczego oficjalną? No bo jak wiecie, przygotowania do II wojny światowej trwały kilka lat i na pewno zginęło w tych przygotowaniach do tego cholernie kiepskiego przedsięwzięcia wiele osób, ale o tych osobach my się nigdy nie dowiemy i nigdy nie poznamy ich historii, w jakich oni okolicznościach zginęli. Ale ja powrócę właśnie do Franciszka Honioka. 31 sierpnia 1939 roku w godzinach wieczornych
stracił życie Franciszek Honiuk, polski Ślązak, nazwany pierwszą ofiarą II wojny światowej. Ale jak do tego doszło, już wam opowiadam. Franciszek Honiuk, uczestnik III Powstania Śląskiego z 1921 roku, został zatrzymany przez SS i Gestapo 30 sierpnia 1939 roku. W jego kartotece gestapowcy odnotowali propolskie sympatie, bowiem w latach 1923-1926 przebywał na terenie II Rzeczypospolitej. Potem jednak wrócił na rodzinny Śląsk. Był mieszkańcem wsi Łubie, leżącej na ówczesnych terenach III Rzeszy, niedaleko Pyskowic, około 15 km od również niemieckich Gliwic. Honiuk został zamordowany przez niemieckich dywersantów podczas akcji, która przeszła do historii jako prowokacja gliwicka. Ale teraz musimy szybko się przenieść na sam początek przygotowań do tych akcji, bo to nie była tylko jedna akcja. Operacja Himmler, przygotowywana z rozkazu samego Hitlera przez Urząd Policji oraz przez Główny Urząd Bezpieczeństwa III Rzeszy, miała status ściśle tajny. Plany i dyspozycje wydawane były tylko ustnie. Heinrich Himmler wraz ze swoimi współpracownikami zaproponował około 200 pozorowanych ataków na przygraniczne obiekty niemieckie, z których wykonano tylko kilkanaście. No i teraz musimy właśnie przenieść się do jednej z takich akcji. Głównodowodzącym prowokacją gliwicką został oficer Alfred Najux, doświadczony w podobnych operacjach, aż tutaj członek od 1931 roku NSDAP. Już 15 sierpnia 1939 roku udał się wraz z pięcioma innymi SS-manami do Gliwic. Zameldowali się w dwóch hotelach i czekali na rozkaz. Jedynie tutaj Alfred znał cel operacji, ponieważ, tak jak wam wspomniałem, wszystkie te operacje były przygotowywane w ścisłej tajemnicy i dopiero 2 godziny przed otrzymaniem danego celu reszta członków tej grupy dowiadywała się, co będzie celem i co będą mieli za zadanie. Po 2 tygodniach urzędowania tych niemieckich SS-manów w Gliwicach otrzymali rozkaz na rozpoczęcie akcji pod kryptonimem Babcia nie żyje. 31 sierpnia 1939 roku około godziny 20 na teren radiowej niemieckiej stacji nadawczej w Gliwicach wbiegło 6 SS-manów w cywilnych ubraniach, w przebraniu jakoby polskich powstańców. Na terenie stacji pracowali Niemcy, strażnik oraz 3 pracowników obsługujących nadanie, którzy zostali skrępowani przez rzekomych Polaków, a w rzeczywistości specjalnie bardzo dobrze przeszkolonych niemieckich komandosów, skrępowani i uwięzieni w podziemiach tej stacji nadawczej. Kolejne tutaj rzeczy, jakie działy się, to już wam opowiadam, co działo się w tej stacji. Według niektórych źródeł przygotowywana w Berlinie treść gliwickiego komunikatu była nadzorowana przez samego Hitlera, ale nie zachowała się jakaś tam stuprocentowa treść tego, co mieli przekazać. Jedynie co możemy się dowiedzieć, to jeden z napastników płynną polszczyzną, cytując słynne przemówienie sejmowe Józefa Becka z maja 1939 roku, odczytał na terenie tutaj tej stacji nadawczej na antenie słowa: my w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę. Jest jedna tylko rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenna. Tą rzeczą jest honor. Miano wówczas też oddać kilka strzałów dla uwiarygodnienia zbrojnej napaści, jednak słuchacze mogli dosłyszeć tylko pierwsze słowa: uwaga, tu Gliwice, rozgłośnia znajduje się w rękach polskich, po czym rozległ się niewyraźny trzask, a następnie powstały szumy, bowiem napastnicy pomylili siedziby radiostacji, ponieważ główne studio radiowe znajdowało się w zupełnie innym punkcie Gliwic. Napastnicy zajęli zaś budynek z aparaturą techniczną, pozbawiony profesjonalnego studia nadawczego. O napadzie doniosła jednak niemiecka agencja informacyjna, podając, że w ciągu
kwadransa służby niemieckie z powrotem przejęły radiostację, zabijając przy tym kilkunastu Polaków. Także radio BBC podało wiadomość o ataku. No i teraz kilka godzin wcześniej funkcjonariusze gestapo wstrzyknęli 43-letniemu Franciszkowi Honiokowi silny środek odurzający. Po godzinie 20 odwieźli go do gliwickiej radiostacji i zamordowali strzałem w tył głowy. Honiok miał być jednym z polskich powstańców, którego Niemcy zabili podczas opierania się napaści. Jego ciało miało wskazywać na Polaków jako autorów tej antyniemieckiej akcji, jednak gestapo SS nie dopuściło do identyfikacji zwłok, a zamachowców nie ścigano, świadków nie przesłuchano. Zabicie Franciszka Honioka wydaje się być bardziej bestialskie, podyktowane tylko potrzebą uwiarygodnienia tej inscenizacji wobec samych jej pomysłodawców. Prowokacje przeprowadzone w ramach operacji Himmler miały stać się dla Hitlera propagandowym pretekstem do rozpoczęcia wojny z Polską. W przemówieniu z 1 września 1939 roku Führer uzasadniał rozpoczęcie działań wojennych koniecznością natychmiastowego zareagowania na ataki Polaków na niemieckie obiekty przygraniczne. Kulisy tej operacji wyszły na jaw po wojnie podczas procesu norymberskiego, głównie dzięki zeznaniom dowodzącego akcją Alfreda Najoksa. A personalia pierwszej ofiary II wojny światowej udało się ustalić dopiero w latach 90. XX wieku. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się spodobał i mam nadzieję, że niebawem pojawią się także podobne na kanale FPS Media. To tyle, moi mili widzowie. Pozdrawiam Was i do usłyszenia.